dzisiejszym pierwszym międzynarodowym wyścigu kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta spotykamy się trochę wcześniej niż w latach poprzednich, przed wielką majówką 30 kwietnia, ale jak widać pogoda nam dopisała, w związku z tym miejmy nadzieję, że dzisiejsze zawody sportowe odbędą się nie tylko we wspaniałej atmosferze, ale również przy pięknej pogodzie. 3, 2, 1. Dwa okrążenia, to się włączy, to jest w tej czwórce, a potem wyścigu zaprosimy wyścig na 21 okrążeń, druga i trzecia kategoria. Jak wrażenia przed startem? No, wrażenie dobrze. Organizacja, jak widać, wspaniała. Myślę, że również zawodnictwo i przeciwnicy dopisali, także wszystko jak w najlepszym porządku. A kto jest najmocniejszy? Ten, kto wygra. Myślę, nie ma, wszyscy są faworytami. No jak zawsze pozytywne, wiesz, to jest bardzo fajny wyścig, jeździmy tu w Mińsku zawsze i super zabawa, no. Wszystko jest okej, pogoda super. A która drużyna jest najmocniejsza? Żoliber.
moja kategoria zaczyna, więc chciałbym zrobić swoją robotę. A jak pan sądzi, jak przeciwnicy są przygotowani? Jest tutaj bardzo mocna obsada dzisiaj. Jest! Dużo lepsza jak w zeszłym roku i dwa lata temu, więc będzie bardzo ciężko. Trudności organizacyjne, wydatek energii, który włożyłem w organizacji imprezy, na pewno mnie sporo zakosztował, ale jak zwykle nie odpuszczam. Gratulacje. Jaki jest recepta na wygranie? Po prostu trzeba od początku jechać czujnie, uważnie, zabierać się w odjazdy, które no, potem owocują, jak widać, w wygraną. Czy warto być po prostu pierwszym, czy warto na wszystkich premiach zdobywać punkty? Generalnie trzeba kombinować, bo zdobywanie na każdej premii punktów kosztuje dużo siły, żeby potem ukończyć. Także wymaga dużo kombinowania. Dla mnie recepta jest taka, żeby na początku zebrać jakąś bezpieczną ilość punktów i żeby potem móc generalnie to kontrolować. Rozpoczynamy dekorację w kategorii Open 1. Liga Masters Cup 2013. Miejsce trzecie zajął Adam Borkowski, KKV Max, Mińsk Mazowiecki. Miejsce drugie Karol Michalski, niezrzeszony. Nie widzimy go. A więc zostanie puste miejsce, a miejsce pierwsze Dominik Jastrzębski, także miejscowa grupa KKV Max, Mińsk Mazowiecki. Brawa! Generalnie wyścig bardzo szybki, ale na początku udało nam się zabrać na pierwszym czy drugim kółku w ucieczkę i rozdawaliśmy karty tak naprawdę w 5- czy 4-osobowej ucieczce. Była dramaturgia, kolega się przewrócił z drużyny, dalej pojechał, zajął trzecie miejsce. Jak to skomentujesz? No bardzo, no znam się z Adamem już wiele lat, bardzo jest, jak zresztą jak Państwo widzieli, waleczna dusza, stał na nogi, wziął rower od kolegi i pojechał dalej się ścigać, zajął trzecie miejsce, także wielki szacun. Oczywiście już się zakończył. Na trzecim stopniu podium Jacek Tomkiewicz, drużyna VMAX Mińska Mazowieckiego. Na miejscu drugim Tomasz Czyszkowski. Prosimy bardzo. A zwycięzcą został Wojciech Bartolewski. Dekorować będą burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki, pan Marcin Jakubowski
i wójt gminy Mińsk Mazowiecki, pan Janusz Piechowski. Prosimy bardzo. Miejsce trzecie, gospodarz Jacek Tomkiewicz, Wojciech Markolewski, zwycięzca, najlepszy w kategorii OP2. Chwila dla operatorów i fotoreporterów. Gratulacje. Trudno było wygrać dzisiejszy wyścig? No dziękuję bardzo. No, każdy wyścig jest trudno wygrać. Udało się, bardzo fajna techniczna trasa, dużo zakrętów. No, znałem chłopaków i wiedziałem na co mnie stać. No i kryterium trzeba jakoś tam taktycznie zaplanować, żeby wygrać. No i udało się. W tym przypadku było co trzecie okrążenie punktowane. Trzeba było tak maksymalnie oszczędzać siły na te co trzecie okrążenie, żeby się sprężyć i wygrywać, zdobywać punkty po kolei. Udało mi się wygrać dwa duże okrążenia, 3 razy byłem drugi, no i to starczyło, że miałem największą ilość punktów. Mimo że pierwszy przez kreskę nie przejechałem, wygrałem kategorię Open. No przeciwnicy byli mocni, w zasadzie tutaj no, był Michalak, no samo jego nazwisko mówi dużo, jeden z najlepszych sprinterów w latach 80., wielokrotny reprezentant Polski na wyścigu pokoju, no i... Udało mi się z Leszkiem dzisiaj wygrać na kilku finiszach, to już z tego jestem zadowolony, ale mówi, że dopiero wchodzi w sezon, także... Witam Państwa serdecznie, Tomasz Jaroński z Eurosportu, także w imieniu Pawła Ziempy będziemy razem komentowali, liczyli punkty i emocjonowali się wyścigiem o puchar burmistrza Mińska Mazowieckiego, pana Marcina Jakubowskiego. Myślę, że fajnie, fajna organizacja, myślę, że fajnie te kryterium co roku jest zorganizowane, myślę, że będzie fajne widowisko. A jak jesteście przygotowani? No przyjechaliśmy tutaj w bardzo dobrym składzie, co prawda jutro mamy bardzo dobry wyścig, na który się nastawiamy, ale dzisiaj nie odpuszczamy i myślę, że będziemy tutaj walczyli. Kto wygra dzisiaj? Nie wiem, kto wygra, to ja chyba wygram dzisiaj, tak myślę. Do przejechania będzie 30 rund. Każda runda liczy kilometr i 300 metrów, a więc wyścig będzie liczył 39 kilometrów. Co trzecie okrążenie jest punktowane. Pierwszych 4 zawodników zdobywa punkty 5, 3, 2, 1. Co trzecie okrążenie, a więc 10 lotnych finiszów będzie dziś na trasie. We'll be right back.
Kasa, Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Panie Andrzeju, pana zapraszamy oczywiście na brązowy stopień podium, a panów burmistrza miasta Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego i wójta gminy Mińsk Mazowiecki Janusza Wiechowskiego proszę o wręczenie dyplomu. Dziękujemy serdecznie. No szkoda, że nie doczekaliśmy się kompletu trzech zawodników, ale nie będziemy szukać po nocy, prawda? Panie burmistrzu, Mińsk Mazowiecki sprawdza się jako organizator takich imprez? No na pewno sprawdza się, to widać co roku, mamy co najmniej dwa duże wyścigi kolarskie na terenie naszego miasta. To jest no, w tym roku po raz pierwszy wyścig o Puchar Burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki. Wcześniej nazywało się to Memorium imienia Romana Siemińskiego oraz Kryterium Uliczne Rawskiego w sierpniu. No, organizacja imprezy jak na tą skalę no, przebiega wzorowo. Na pewno są bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców miasta, no bo wyłączone jest w zasadzie całe centrum miasta z ruchu. No i od razu przepraszam wszystkich bardzo gorąco za to utrudnienie. No, natomiast z drugiej strony mamy wielką imprezę sportową pod naszym nosem w centrum miasta. Nie trzeba nigdzie daleko jechać, mamy ją po prostu u siebie w samym środku miasta. A według pana jaki jest poziom zawodów? Poziom jest bardzo wysoki, o czym świadczy duża liczba zawodników i amatorskich, i zawodowców. Zawodowców jest ponad 50 w tym roku, amatorów zgłosiło się ponad setka. W związku z tym im wyższa ranga imprezy, im wyższy poziom, tym więcej zawodników zgłasza się. I tu widzimy, że ta ranga musi być naprawdę wysoka. W kryterium bierze udział dużo młodzieży. Warto inwestować w młodzież? No to jest przede wszystkim materiał, w który należy inwestować. Pokazuje to klub kolarski VMAX, który już od tych najmłodszych lat szkoli młodzież. No i mamy tego efekty. Wielu zawodników VMAX-u uczestniczy dzisiaj w profesjonalnych wyścigach kolarskich z powodzeniem, zdobywając tytuły i trofea. Cudzoziemcy na wyścigach w Mińsku Mazowieckim to już jest pewna tradycja. Niedługo będziemy mieli, co prawda nie na rowerach, a na własnych nogach, wielki wyścig Mazowiecka 15, gdzie zawsze brało udział bardzo wielu zawodników spoza Polski, szczególnie z Białorusi. Myślę, że dobra impreza sportowa dzisiaj w dobie internetu jest w stanie przyciągnąć ludzi z całej Europy, a już na pewno z tych krajów sąsiadujących z Polską. Muzeum Ziemi Mińskiej wspiera dzisiejszą imprezę. Warto inwestować w sport? Jak wiele innych imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych na terenie miasta i powiatu mińskiego, bezwzględnie tak, wedle chyba starego powiedzenia, w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli ten zdrowy duch fizyczny pozwala na to, żeby intelekt również miał możliwości ekspiacji w Muzeum Ziemi Mińskiej. Ściągnęliście tu dużo zawodników. Jak pan ocenia poziom zawodów? Myślę, że na taką imprezę przed długim weekendem jest to bardzo udana impreza. Ilość zawodników, którzy przyjechali do Mińska Mazowieckiego, musi budzić jakby respekt i zadowolenie. Sądzę, że ten nowy termin, który został ustalony w tym roku, sprawdzi się w następnych latach. A właśnie, planujecie kolejne kryteria, kolejne wyścigi? Jak najbardziej tak. Już za niecały kilka tygodni, 9 czerwca, organizujemy kolejne kryterium uliczne imienia Feliksa Rawskiego, naszego wielkiego mińskiego mistrza Królestwa Polskiego z 1912 roku. A ten rok jest szczególny, ponieważ mija akurat 100 lat od momentu, kiedy na pierwszej wszechrosyjskiej olimpiadzie w Kijowie nasz mińszczanin Feliks Rawski w wyścigu na 300 wiorst zdobył drugie miejsce.
trzecie miejsce, a więc cały podium dla drużyny BDC Mark Polgrusz jest potwierdzenie. Są fanfary, a więc zapraszamy najlepszych. Na miejscu trzecim Konrad Dąbkowski, BDC Mark Pol. Poprosimy pana Roberta Smugę, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, o wręczenie pucharu. Konrad Dąbkowski. Miejsce drugie Damian Walczak, BDC Mark Pol. Prosimy bardzo Michała Grochockiego, dyrektora oddziału SK Banku w Mińsku Mazowieckim, i puchar dla Damiana Walczaka. A zwycięzcą kryterium o puchar burmistrza Mińska Mazowieckiego jest Mateusz Komar, BDC Mark Pol. I patron wyścigu burmistrz Marcin Jakubowski osobiście wręcza puchar dla zwycięzcy. Są także drobne nagrody, będą też koperty, całe podium dla BDC Mark Pol, a tutaj twórca sukcesu Dariusz Baranowski, dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek, chciałby wręczyć pamiątkowe statuetki burmistrzowi Mińska Mazowieckiego, panu Marcinowi Jakubowskiemu. Prosimy bardzo. Kolarze są świadkami. Sympatyczna statuetka także dla pana Michała Grochockiego, dyrektora oddziału SK Banku w Mińsku Mazowieckim, sponsora wyścigu. Podziękowanie za pomoc w organizacji i pan Robert Smuga, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Także statuetka symbolizująca pomoc dla... Także podziękowanie za organizację dzisiejszego kryterium. Gratulacje, pan wygrał, cała drużyna na podium, jesteście najmocniejsi. No tak, to był dla nas dzisiaj dobry dzień. Przyjechaliśmy tutaj w dobrym składzie, praktycznie w najlepszym, więc nie dziwię się, że udało nam się wygrać i stanąć w trzyosobowym składzie na podium. No łatwo nie było, to na pewno nie był łatwy wyścig. Byli dobrzy zawodnicy z Banku BGŻ, byli dobrzy zawodnicy z Legii Warszawa, więc wyścig nie był taki łatwy. Nie, myślę, że trasa była dobra, ciekawa, dobrze zorganizowana i co najważniejsze, nie było żadnych niespodzianek na trasie, czyli służby porządkowe pilnowały dobrze wszystkich przejść dla pieszych, wszystkich skrzyżowań i to jest najważniejsze, żeby bezpieczeństwo było, żeby kolarze nie czuli się zagrożeni. Żeby... No dzisiaj na pewno kolarstwo tutaj królowało i to było kolarstwo na żywo, co jest bardzo... Bardzo też istotne, bo nie tylko trzeba się emocjonować wyścigami, które są pokazywane w telewizji, na przykład w Eurosporcie, ale także kolarstwem na żywo, bo to zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej wciąga. No, mam nadzieję, że w Mińsku będzie rozgrywanych coraz więcej wyścigów kolarskich i także miejscowa drużyna VMAX poczyni dalsze postępy i będzie także wygrywała w innych miastach. A Mińsk Mazowiecki zdał egzamin? Mińsk Mazowiecki zdał egzamin, chociaż kryteria są bardzo trudne do organizacji, bo to jest runda krótka, rozgrywana w mieście, mnóstwo zakrętów, bardzo szybkie tempo wyścigu, dużo łatwiej zorganizować jest czasami wyścig na większej rundzie, no bo kolarze wyjeżdżają z miasta i meldują się tam po jakimś czasie. Panie Jacku, była dramaturgia, były przewrotki, były pościgi. Jak pan ocenia tegoroczne kryterium w Mińsku Mazowieckim?
No tak, rzeczywiście. Puchar burmistrza w Mińsko-Mazowieckim, kryterium kolarskie, czyli tak jak pan powiedział, najbardziej dramatyczna, najbardziej niestety urazowa forma ścigania kolarskiego na szosie. Co mogę powiedzieć dzisiaj? No wyścig regularnie z roku na rok ma coraz większy zasięg, coraz lepszą organizację, coraz lepszą obsadę, co mogliśmy dzisiaj zobaczyć. No dzisiaj grupa BDC Markpol zdecydowanie zdominowała rywalizację w najlepszych kategoriach, ale jak to się mówi, nie jest wstyd przegrywać z najlepszymi. Ja się cieszę bardzo z wyników, bardzo się cieszę z osiągnięć moich podopiecznych. Co mogę powiedzieć? Bardzo mnie cieszy fakt, że w tym roku już zimą dołączyło do nas wielu sponsorów. Dołączył do nas SK Bank z oddziałem w Mińsku Mazowieckim z panem dyrektorem Michałem Grochockim. Dołączył do nas Bank Spółdzielczy z panem prezesem Jackiem Lipcem. Mieliśmy już jako sponsora wcześniej Bank BGŻ z panem dyrektorem Krzysztofem Rogalą. Jest wokół nas dzisiaj wielu życzliwych ludzi, którzy bardzo rzeczowo i bardzo merytorycznie nam pomagają, wspierają nas. To jest nam bardzo potrzebne, żebyśmy mogli rozwijać skrzydła i nabierać prędkości tak, jak to się dzieje przez ostatni rok. Wykonujemy swój plan, wykonujemy swoją robotę i zawsze mówię, nie zatrzymujemy się, jeszcze przyspieszamy. Dużo młodzieży wzięło udział w dzisiejszym wyścigu. Jest sens inwestować w młodzież w Mińsku Mazowieckim? Tak, ten wyścig dzisiejszy pokazał, że jest sens. 8 szkółek kolarskich, które prowadzimy jako filię klubu VMAX na terenie powiatu. Dzisiaj miało tutaj swoich reprezentantów, także i Cegów, i Mrozy, i Jakubów, i Halinów, i Dębę Wielkie. Praktycznie ludzie się ścigali tutaj z całego powiatu. Promujemy powiat miński, promujemy miasto. To jest poniekąd nasze zadanie.